Jesteśmy w ukrytej kamerze. Halo, Michał Pozytywny Grumer. Odcinek drugi z naszym przesympatycznym, już wystylizowanym chrupciem. Bardzo chrupkim, bardzo słodkim. Rozmawialiśmy o trymowaniu w pierwszym odcinku. No i mamy efekt trymowania. Trymowania selektywnego. Nawet zostawiłem dla was tutaj kubkę kłaczków. Troszkę się naruszyła. Selektywnego trymerem płaskim. Wyczesywania podczas, już drugi etap, wyczesywania podczas suszenia i kłaczek, dziwne skąd, i później korekty nożyczkowe i maszynkowe, czyli takim dłuższym ostrzem, żeby jeszcze dorównać, żeby jeszcze było krócej, wygodniej dla psiaka oraz dla właścicieli. Co jeszcze było grane? No, nawiązanie do Jack Russell i terrierów. Trzeba zrobić jakieś nawiązanie do jakiejś rasy, w tym przypadku krótkie brewki. Wąsiki, bródka skrócone nożyczkami. Tak sympatycznie. Nogi na różne sposoby mogą być robione. Mogą być całe wytrymowane, mogą być delikatnie wytrymowane i z zostawionymi piórkami, czy takie kolumienki. Ale w przypadku naszego aniołka nóżki były na krótko zestrzyżone krótkim ostrzem, siódemką na pół centymetra, zestrzyżone maszynką, bo ma być wygodnie, ma być krótko, w domku ma się nie sypać, dzieciaczek jest w drodze, więc tutaj wygoda przede wszystkim. Dalej, no ogonek też krótko, też nawiązanie do chociażby terrierów, gdzie te ogony są trymowane, czy West Highland Pied Terrier, czy Jack Russell Terrier, czy Parson Russell Terrier, czy Border Terrier, Cairn Terrier. Oczywiście West Cairn, no troszkę grubsze, marchewkowate, ale są trymowane. Tutaj wytrymowany, przecieniowany, portki. Nie skubałem portków, wyczesałem je. Nie skubałem, bo dupka u naszego przyjaciela jest delikatna. Zostały wycieniowane, więc nie dość, że trymowanie, to samych prac nożyczkowych również było sporo. Wyrównany, przecieniowany, tak się nasz przyjaciel prezentuje. Nóżki od spodu były... Gdzie ja mam nożyczki? Gdzie ja mam nożyczki? Nóżki od spodu też robione higienicznie. No, nasz przyjaciel będzie tutaj troszeczkę stękał, ale nic nie szkodzi. Raz na jakiś czas trzeba zrobić porządeczek. No i tak, ile czasu taka pielęgnacja teraz zabrała mi? 2 godzinki. Jeszcze mam 10 minut na popraweczki. W ramach pełnej pielęgnacji podwójna kąpiel, pierwszy szampon. O nie, trzeba to wyciąć. Spadły mi nożyczki. Pierwszy szampon dla psów szorstkowłosych, drugi szampon hipoalergiczny, łagodzący ewentualne mikrourazy skórki przy trymowaniu, przy depilowaniu, wyrywaniu okrywy włosowej. Odżywki nie dawałem. Za krótka szata, ona by niepotrzebnie zmiękczyła, ma ten psiaczek mieć wyraz szorstkiego gościa z szorstką okrywą włosową. Tak więc dupka bardzo higieniczna, bardzo elegancka, można tutaj zajrzeć. Dobry przyjacielu, ale chcieliśmy zrobić taką intymność fajną. Fajne porteczki, ogoneczek bardzo elegancki. Okrywa włosowa już nie przypomina borsuka albo jakiegoś dzika z wielką szczeciną. Jest fajnie przylegająca. W ogóle, no, nie ukrywam, to jest już moje prywatne oczywiście zdanie, ale mi się bardzo podoba chrupek. Jest bardzo urokliwym, bardzo sympatycznym pieskiem. Jest kundelkiem i przez to na początku, no, często historia kundelków jest nieznana. Nie za fajnie często się zachowują w salonie i nie chcą współpracować, boją się. Chrupcio też nie był pewny przez pierwsze razy, ale chodzi konsekwentnie i jest zupełnie, zupełnie inaczej. Jest teraz współpracujący, fajnie stoi na stole, a to, że ma swoje zdanie, coś mu się czasem nie podoba, no to jego jest cecha charakteru, jego natura. Pozdrawiam was serdecznie z chrupasem. Zaraz kończymy, zaraz spadamy. Pozdrawiamy. Pa, pa!